środę wieczorem w okolicach godziny 19 policjanci patrolujący okolice ulicy Dożynkowej zapobiegli próbie samobójczej. Postój dla taksówek na ulicy Zygmunta Starego jest długi i niemal pusty. Z kwestią, czy jego część można by przerobić na miejsca parkingowe, zwróciliśmy się do Wydziału Dróg i Inwestycji. Niespodzianka na wielkopolskiej liście PiS do Europarlamentu, nie Jan Dziedziczak, nie Ryszard Czarnecki. Partia postawiła na inne nazwiska. 25 lutego miasto zacznie przyjmować wnioski na dotacje związane z ochroną środowiska. Wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska. 20 par z gminy Przemęt zostało uhonorowanych medalami prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. Zawodnicy klubu karate Satori Leszno zaprezentowali się przed uczniami szkoły podstawowej w Dąbczu. 10 marca w Nietążkowie biesiada z okazji Dnia Kobiet.